Bardzo proszę, pani radna. Panie starosto, ja mam takie pytanie. W związku z tym, że ta sprawa troszeczkę jest nieznana, rozumiem, że ten dom już nie nadaje się do remontu, czyli jakiś taki. Czy się nadaje? Nie, on się nadaje. A, nadaje się, tylko państwo chcecie to zbyć, tak? Ja tu mam takie zdjęcie, które jest gdzieś pokażę. To jest ta nieruchomość. O, tak, może to widać, może nie jest to kurde. To jest ta nieruchomość, tak? Budynek, który został opuszczony przez poprzednich dwóch lokatorów, które od dłuższego czasu nie płacili nam czynszu. Natomiast on wymaga oczywiście remontów ze względu na to, że tam nastąpiła jakieś uszkodzenie instalacji elektrycznej i interweniowała straż pożarna. Działka jest 516 metrów kwadratowych. Każdy, kto będzie zainteresowany, może nabyciem tej nieruchomości, normalnie może przeprowadzić remont zgodnie z jakąś tam przygotowaną dokumentacją techniczną. Dzisiaj mamy tę nieruchomość wycenioną na 60 tysięcy złotych. A co z rodziną się stało? Państwo, pan Kozica został przeniesiony do... Panowie radni. Do schroniska dla bezdomnych. A pani otrzymała mieszkanie socjalne z puli miasta Szczecin. A jeszcze mam jedno pytanie, czy była ewentualnie taka propozycja, że ta rodzina mogłaby nabyć tą działkę w jakimś takim trybie bezprzetargowym, no? Państwo, znaczy to w ogóle oni byli już, powiedzmy, jeżeli chodzi o ich, to nie było małżeństwo, tak, tylko oni się rozstali, to po pierwsze. I pani Kozica i pan Kozica dłuższego czasu nie regulowali wobec nas jako powiatu należności z tytułu czynszu, więc nie zakładaliśmy takiej ewentualności, no biorąc pod uwagę ich stan posiadania. Tak. Natomiast proponowaliśmy, to zresztą informowałem państwa, pani Kozica, ze względu na stan tego lokum, pobyt w budynku schroniska przy ulicy Kościuszki, ona odmówiła, więc wielokrotnie występowałem do pana burmistrza, by z takiej puli ponadlimitowej przenieść tam osobę do mieszkania socjalnego i ona uzyskała takie mieszkanie socjalne, więc nie zachodzą tu przesłanki takie, żeby w jakikolwiek sposób próbować ich nawet do tego namawiać, ponieważ no co poszukiwać ich, po pierwsze nie stać by było na to prawdopodobnie, bo to nie mam, tak, na przeprowadzenie remontu, a poza tym nawet gdyby chcieli go przeprowadzić, to i tak gdzieś musieliby zamieszkiwać, więc nie sądzę, że tutaj byłoby jakiekolwiek zainteresowanie. Dziękuję bardzo. Pan radny, proszę, tu mikrofon przed panem leży. Ja znam tą rodzinę, czyli, bo tam jest człowiek niepełnosprawny i dosyć poważne efekty. Dlatego co z tym człowiekiem się stało? Natomiast tak się zastanawiam, czy generalnie ten budynek nie dało się by do rozbiórki, bo tam jest praktycznie, budynki są typowo osiedle mieszkaniowe, natomiast ten budynek to jest praktycznie ruina na dzień dzisiejszy. Znam ten obiekt i bardzo dobrze wiem, jak on wygląda. Znaczy się, powiedziałem o tym, że jeszcze raz wrócę. Pan Kozica został przeniesiony do schroniska. Jest przeniesiony do schroniska. Myśmy uporządkowali cały ten teren działki, dlatego że tam ci państwo pozostawili po sobie kilka set czy więcej kilogramów różnego rodzaju odpadów, bo tak to traktowano. Budynek, tak jak powiedziałem wcześniej, budynek jest przeznaczony do remontu. Tak? Myśmy nawet dokonali takiej analizy, czy ewentualnie po prostu zburzyć go i zostawić tą nieruchomość jako niezagospodarowaną, ale zaproponowałem na zarządzie, że ewentualnie być może znajdzie się prywatna osoba, podmiot, która będzie chciała nabyć tą nieruchomość działką i wyremontować lub inaczej go zagospodarować. Tak? Jeżeli się okaże, że takich zainteresowanych, powiedzmy, w pierwszym czy drugim przetargu nie będzie, to wtedy myślę, że zarząd ponownie zajmie stanowisko w sprawie dalszego przeznaczenia tej nieruchomości. Tak.
Dziękuję bardzo. Jeśli nie ma pytań, proszę Państwa, to przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Głosujemy. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. 15 radnych głosowało za przyjęciem uchwały. I proszę Państwa, punkt 14. Odpowiedź starosty na interpelację i zapytania radnych. Bardzo proszę, panie starosty. Pani przewodnicząca, interpelacji, zapytania z dnia dzisiejszego. Pani radna Pawłowicz pyta o kwestię dotyczącą tego nowego oznakowania na ulicy Kościuszki, też od Jagiellońskiej, bo ja pamiętam, do wysokości chyba, do wysokości Karlińskiej. To jest taki, no wydaje się, bo oczywiście to jest tak, z czego to wynika. Otwarcie tego ośrodka pozamiejscowego, ośrodka zachodniopomorskiego ośrodka ruchu drogowego wymagało od nas, oprócz tych wszystkich nakładów, które miały miejsce, również w zakresie komunikacyjnym oznaczenie odcinka drogi w terenie zabudowanym, w którym można by ustalić tą prędkość na 70 metrów na godzinę. Procedura uzyskania takich uzgodnień jest dosyć skomplikowana, jeżeli dotyczy to drogi krajowej lub wojewódzkiej, tak? Bo na przykład można by założyć, że mogłoby być to na przykład na ulicy Narutowicza, to jest droga krajowa numer 11, tak? Czyli procedura to jest dosłownie, przyznaję, kilka miesięcy. Czy wspomniana wcześniej obwodnica tutaj drogi numer 172, czyli tutaj od Szczecinek Trzesieka do tego osiedla Zachód, tak samo również. Więc wtedy, kiedy chcieliśmy to przedsięwzięcie przygotować tak, aby zgodnie z ustaleniami było możliwe uruchomienie tego ośrodka od 1 kwietnia tego roku, a to miało miejsce, najlepiej było wyznaczyć taki odcinek na drodze powiatowej, ponieważ właściciel tutaj sam ze sobą niekoniecznie za dużo musi uzgadniać albo sam ze sobą się nie godzić. I stąd wybrany według tych dróg powiatowych, ulic powiatowych, które mamy na terenie miasta Szczecinek, ten odcinek drogi, bo w naszej opinii on jest najbardziej bezpieczny. Niekoniecznie zwarta zabudowa, z jednej strony cały ciąg związany z parkiem, dobrze rozwiązany ruch komunikacyjny, z jednej i z drugiej strony ciągi piesze, wyremontowany odcinek drogi. Taki sygnał już był wcześniej, jeżeli chodzi o to, czy faktycznie na tym odcinku powinna być ta 70. Ja powiem tak, uruchomimy procedurę wyznaczenia innego odcinka. Muszę to tylko uzgodnić zarówno z ZORD-em, jeżeli chodzi o wymogi dotyczące tego, co jest związane z egzaminami, ponieważ no, ten kierowca, który zdaje egzamin, musi, powiedzmy, w określonych warunkach komunikacyjnych przejeżdżać. To jeżeli tylko będzie taka wola, to być może może być to na tym odcinku drogi numer 172, jeżeli chodzi o szczecinecką wodnicę, ponieważ ona jest w terenie zabudowanym, mimo że to jest taki teren niezabudowany, ale jest w granicach administracyjnych miasta Szczecinka i tamtego ronda, który w perspektywie ma łączyć się z kierunkiem koszalińskim, tam spokojnie coś takiego mogłoby być. Natomiast no myślę, że na dzisiaj jest to optymalny odcinek drogi powiatowej. Tak, ale taką uwagę, w związku z tym, że pani nie jest pierwszą osobą, która to artykułuje, taką uwagę przyjmujemy i polecę, aby spróbować to no, w inny sposób rozwiązać. Jak obecnie jest zagospodarowany po byłej zespole szkół budowlanych? Proszę Państwa, więc jeżeli chodzi o te obiekty po byłej zespole szkół budowlanych, to przypomnę, że my mamy podpisane porozumienie z Politechniką Koszalińską, na mocy którego Politechnika Koszalińska ma w użyczeniu tak zwane byłe schronisko i salę gimnastyczną w tym kompleksie. I schronisko jest użytkowane przez
Politechnikę. Politechnika dokonała remontu tam pokoi tych noclegowych. Z informacji, jakie posiadam, tam jest chyba około 10 czy 12 studentów, którzy tam nocują. Zgodnie, nie jest wykorzystana, faktycznie dosłownie półtora tygodnia temu poinformował mnie pan kanclerz, że chętnie by zrezygnowali z sali gimnastycznej, dlatego że oni w tym procesie swoim kształcenia przewidzieli zajęcia związane z tą częścią wychowania fizycznego w jakimś tam zorganizowanym turnusie. W ten sposób nie zakładają, że sala gimnastyczna będzie wykorzystana. I będziemy chcieli jakby wprowadzić aneks do tej umowy, w którym tą salę gimnastyczną wycofamy z tego użyczenia. Dlatego, że jest zainteresowanie różnych innych podmiotów od możliwości korzystania z tej sali gimnastycznej, łącznie na przykład z miastem Szczecinek, które chciało, pan burmistrz chciał tam uruchomić zajęcia z akrobatyki sportowej, tak? Jest kwestia tylko tam odpowiednich uzgodnień. Czy też zwracam się do mnie z prośbą, z wnioskiem Akademia Piłkarska Rajs o możliwość prowadzenia tam zajęć. Myślę, że nie byłoby problemu. Dla nas każdy podmiot, który chciałby ten obiekt wykorzystać, myślę, że przyjęliśmy takie założenie w formie użyczenia, jest też dodatkową wartością, ponieważ wtedy, jeżeli jest użyczony, to nie musimy ponosić kosztów związanych z ogrzewaniem, energią i wszystkimi innymi wydatkami. Nie chcemy na tych obiektach w jakikolwiek sposób zarabiać. Budynek ten główny szkoły, on nie był użytkowany, natomiast tu na wniosek dyrektora z szkoły muzycznej wyraziliśmy zgodę i została podpisana umowa, aby od 1 maja przeniosła się tam szkoła muzyczna i trwa już przygotowanie i przenoszenie wyposażenia szkoły muzycznej, ponieważ od 1 czerwca do końca roku szkolnego będzie szkoła muzyczna funkcjonowała w tym budynku głównym byłej szkoły budowlanej, ponieważ budynek szkoły muzycznej będzie modernizowany, to są środki finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, termomodernizacja i na ten czas ten obiekt zostanie przeniesiony. Funkcjonowanie szkoły muzycznej. Mamy podpisaną umowę, że do końca sierpnia, ale jeżeli będzie tak, że to będzie dłużej, ponieważ proces inwestycyjny się wydłuży, to nam nie przeszkadza. Też oczywiście jest to nieodpłatne użyczenie. Szkoła muzyczna będzie ponosić koszty związane z energią elektryczną, wodą, ściekami, a w sezonie grzewczym oczywiście energią cieplną. Za tam kilkudniowe użytkowanie tego w miesiącu kwietniu, była tak koniec kwietnia, weszli, płacili 350 zł, a później proporcjonalnie do zużytej energii będą ponosić koszty przez ten okres. W budżecie mieliśmy, w związku z tym, że zakładaliśmy oczywiście, że te obiekty w jakiś sposób trzeba ponosić koszty, w budżecie zapisaliśmy wydatki w wysokości 70 tysięcy złotych w budżecie na ten rok, na dozór, wodę, energię cieplną, energię elektryczną, ewentualnie inne wydatki, ponieważ nawet jeżeli obiekt jest nieużywany, a zachowuje się tam temperaturę dyżurną, 8 ile stopni, no to wiadomo, że za tą energię cieplną trzeba zapłacić i stąd ten zapis 70 tysięcy złotych. Do końca maja wydaliśmy 53 372 zł, głównie na energię cieplną, ale też w tym czasie Politechnika Koszalińska za też ponoszenie tych kosztów związanych z energią cieplną, wodą, ściekami wpłaciła nam 24 162 zł 10 groszy. Stąd można powiedzieć, że z tej kwoty jakby albo zminusujemy wydatek, albo dołożymy do tej kwoty 70 tysięcy złotych, jeżeli te wydatki będą większe w tym zakresie. Także staramy się tutaj jakby obniżyć to, co jest związane z kosztami, jeżeli chodzi o samorząd powiatu szczecineckiego. Proszę Państwa, i teraz Pani pyta, co w przyszłości, tak, bo to jest istotne. Politechnika Koszalińska chce opuścić te pomieszczenie i całkowicie przenieść się być może do obiektów, które będą przebudowywane przez i inwestowane przez firmę Kronospan. To jest na bazie części obiektów tutaj zakupionych od Kolei Państwowych. Ma powstać Centrum Innowacji z specjalistycznymi pracowniami. Jeżeli tak będzie, to oczywiście
mamy jakby rozwiązany problem dotyczący również wykorzystania tego budynku głównego szkoły budowlanej. Ja nie ukrywam, że nawet przedstawiałem zarządowi taką koncepcję, oczywiście ona musi być poparta jeszcze takimi pełnymi analizami, ale też zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego, dlatego że w obecnym planie zagospodarowania przestrzennego obiekt ten przeznaczony jest na cele edukacyjne, więc w zasadzie nic nie możemy innego tam zrobić, jeżeli nie zostanie dokonana zmiana planu zagospodarowania przestrzennego, to po pierwsze. I po drugie, nie można również dokonać podziału geodezyjnego, jeżeli chodzi o kwestię tej nieruchomości. Jest takim pomysłem, który przedstawiałem na zarządzie, żeby ewentualnie tą nieruchomość, powiedzmy, przeznaczyć na, dokonać, znaczy wystąpić z wnioskiem do miasta Szczecinek o zmianę w planie zagospodarowania przestrzennym i tutaj dokonać podziału tej nieruchomości, powiedzmy, na trzy odrębne działki, czyli jedna na jednej działce, jedna działka stanowiłaby budynek główny szkoły, salę gimnastyczną i część tutaj działki wzdłuż ulicy Narutowicza. Druga działka byłaby to działka, powiedzmy, wzdłuż ulicy Narutowicza, tak vis-a-vis tego schroniska, powiedzmy to boisko takie duże, która być może, jeżeli byłaby zgoda samorządu miasta Szczecinek, mogłaby być przeznaczona na cele komercyjne, czyli zbyta. A trzecia działka byłaby to działka, na której jest obecnie schronisko, to jest pomysł oczywiście, tak, na które jest obecne schronisko, która również mogła być przeznaczona na działalność zakresu czy to edukacji, na przykład przedszkole, czy to innej działalności związanej z polityką społeczną. W tej części dotyczącej tego schroniska lub tej głównej szkoły w propozycji już przedstawiałem, jest potrzeba, aby zastanowić się nad zaprojektowaniem i zaplanowaniem Domu Pomocy Społecznej dla Psychicznie Chorych, tak? Dlatego, że dzisiaj jest to obszar, w którym istnieje niesamowite zapotrzebowanie, a miejsc jest bardzo mało. W województwie zachodniopomorskim często oczekuje się, dzisiaj jest lista oczekujących kilkuset osób w takim zakresie. My patrzymy na, dzisiaj rozmawialiśmy, mieliśmy przygotowany materiał na sesję odnośnie zasobów z zakresu polityki społecznej czy programów społecznych. I dzisiaj, jeżeli w powiecie szczecineckim mamy 4 środowiskowe domy, 2 warsztaty terapii zajęciowej, w Juchowie powstanie zakład aktywności zawodowej przy wsparciu regionalnego programu operacyjnego, mają dofinansowanie 6,5 miliona złotych. Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy. To brakuje, mamy nasz Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych. To brakuje nam ośrodka takiego Domu Pomocy Społecznej dla osób psychicznie chorych, czy z wieloma niepełnosprawnościami albo sprzężeniami, jeżeli chodzi o niepełnosprawności. Taka propozycja byłaby ewentualnie do akceptacji. Nie ukrywam, że nie wystąpiłem do wojewody zachodniopomorskiego, ale dostałem już odpowiedź o możliwość wsparcia finansowego na realizację tego typu przedsięwzięć, bo wyobrażam sobie, że można by tu mówić o takim montażu finansowym 50-50, tak, gdy było wsparcie finansowe, z reguły takie jest na realizację tego typu zadań, ale osobnie w zeszłym tygodniu wojewoda odpowiedział, że takich środków finansowych w budżecie wojewody nie ma, ponieważ jest to zadanie utrzymanie i funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej zadaniem własnym samorządu powiatowego. Spotkałem się z panią poseł Golińską i poprosiłem ją o taką inicjatywę. Przygotowujemy w tej chwili wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie analizę dotyczącą uwarunkowań związanych z tym, co dotyczy takiego pomysłu. No, argumentując w ten sposób do pani poseł, że jeżeli jest ustawa za życiem, tak, która mówi o pewnych preferencjach związanych z rozwiązywaniem spraw osób i dzieci narodzonych niepełnosprawnych, to długofalowo patrząc, powinno się również myśleć o takim rządowej polityce związanej ewentualnie ze wsparciem finansowym i zorganizowaniem miejsc dla tych dzieci, które urodzą się w jakiejś niepełnosprawności, a za 10-15 lat będą potrzebowały wsparcia w postaci całodobowej opieki. Chcemy przygotować taką
taką analizę i taki projekt. Pani poseł zadeklarowała, że będzie osobą, która będzie to wnosiła na obrady, czy to komisji, czy parlamentu. Dobrze by było, gdyby, tak zasugerowałem, gdyby w budżecie państwa na rok 2018 i lata następne znalazła się jakaś specrezerwa, która by stwarzała taką możliwość finansowania tego typu przedsięwzięć. Jeżeli się to udało, no to uważam, że właściwym byłaby samorząd powiatu szczecineckiego przy konstruowaniu budżetu na rok 2018, czy później po wyborach na następne lata, zastanowić się nad potrzebą funkcjonowania takiego obszaru dotyczącego zajęcia się osobami niepełnosprawnymi, osobami psychicznymi. U nas tutaj na miejscu był. Bo najgorszym jest, jeżeli tego typu osoby wyrywa się ze środowiska, tak? Jeżeli powiedzmy rodzice mają dziecko niepełnosprawne, staje się dorosła, później pod koniec jesieni swojego życia rodzice zastanawiają się, co z tym dorosłym człowiekiem zrobić i co? Wysłać go do Szczecina i zrywa się więzi, kontakty i to jest tragedia. Najwłaściwszym było, żeby tego typu zabezpieczenie opieki było na miejscu i wyobrażam sobie, że to jest jakieś rozwiązanie, które pozwoliłoby nam na realizację tego przedsięwzięcia. To są też miejsca pracy, dlatego że w tej strukturze to jest prawie wskaźnik zatrudnienia 0,9 albo 0,8 do jednego podopiecznego. Zakładam, że w tym domu byłoby około 40 takich podopiecznych, bo też nie można tworzyć jakichś dużych molochów, a ta działka, o której powiedziałem, komercyjna, która byłaby tutaj wzdłuż ulicy Narutowicza, no byłaby potrzebna po to, żeby... Jaka jest? Przepraszam, Słowiańska, tak, bo Narutowicza jest wcześniej, do Ronda to jest Narutowicza, tak. O, właśnie. No tak, no, pomyliłem, przepraszam, tak. To była nam potrzebna po to, żebyśmy ewentualnie zbyli. Dobrze zbyli, przy dobrym zapisie planu zatrwania przestrzennego i zabezpieczałaby nam udział własny, czyli środki własne do tego, co byłoby możliwe do uzyskania w dochodach, jeżeli byłaby taka możliwość z budżetu państwa. To jest takie trochę myślenie na przyszłość, ale tak to by wyglądało. To jest pomysł, który będę chciał, aby znalazł poparcie zarówno w zarządzie powiatu, w Radzie Miasta, również, bo już rozmawiałem o tym z panem burmistrzem, ale to zmiany planu zagospodarowania przestrzennego to nie jest decyzja burmistrza, jest Rady Miejskiej, więc to jest taki pewien proces, który można było zrobić. W ten sposób wydaje mi się, że ta nieruchomość byłaby dobrze i właściwie zagospodarowana. Pan Wójcik, radny, pyta tak. Główne założenia planu restrukturyzacji spółki PKS. Jakie było zagadnienie? No proszę Państwa, to jest tak. Myśmy zakończyli, uważam, że zakończyliśmy ten proces dotyczący tego, co jest związane z uchwałą Rady Powiatu, ponieważ dwukrotnie ogłosiliśmy przetarg na zbycie udziału w spółce PKS Szczecinek. Jeden zakończył się 27 chyba lutego, a drugi tego roku, a drugi zakończył się 21 kwietnia. Niestety ani w pierwszym, ani w drugim tym przetargu, mimo wstępnego zainteresowania, nie było tej końcowej oferty. Jedna z ofert wręcz była tak niska, że zarząd ją odrzucił. Po pierwsze, nie spełniała warunków, po drugie, w drugiej procedurze, po drugie, powiedzmy, sprzedaż przedsiębiorstwa za 300 tysięcy absolutnie w naszej opinii nie wchodziło w grę. Jakie mogą być założenia? Proszę Państwa, trzeba sobie zadać pytanie, tak, czy jest szansa na funkcjonowanie tej spółki. Pod pewnymi warunkami tak, ale nie zdarzy się i nie będzie tego przy wsparciu właściciela, jakim jest powiat szczecinecki, samorząd powiatu szczecineckiego. W związku z tym, że sprawy się bardzo tak dynamicznie toczą, ja powiedziałem, że w przyszłym tygodniu przedstawię pani skarbnik pewne rozwiązanie, pewne propozycje, które trzeba spróbować obrobić i wpisać się w pewne możliwości nasze, jeżeli chodzi o samorząd powiatu szczecińskiego. Główne założenie dotyczące tego, co jest związane ewentualnie z programem wyborczym, z restrukturyzacją tej spółki, opierało się na takie kilka celów. Tak? Pierwszy cel to jest osiągnięcie do końca tego roku płynności finansowej. Jeżeli okazałoby się, że to jest niemożliwe, tak, no to pewnie będzie tutaj
do rozważenia decyzja, czy spółka powinna dalej funkcjonować, biorąc pod uwagę fakt znowu, czy wejdzie ustawa o publicznym transporcie zbiorowym, czy też nie, która miała wejść od 1 stycznia 2017, nie weszła, ma wejść od 1 stycznia 2018, a to jest jeden z ważnych warunków w procesie związanym z funkcjonowaniem tej spółki, czy analizowaniem strony przychodowej. Czyli, i czy jest możliwe osiągnięcie tej płynności finansowej według takich analiz i informacji? Tak. Drugie założenie to jest takie, w roku 2018, czyli jak wydaje się rok czasu, powinno się osiągnąć tą płynność finansową i pełny odpis amortyzacyjny, taki, który dawał ten swobodę odtwarzania majątku. Przy założeniu oczywiście, że w tym roku 2018 jeszcze raz wrócę, wejdą te plany publicznego transportu zbiorowego, a od 1 stycznia 2019 spółka powinna przynosić już zysk. Natomiast gdybyśmy znowu zagłębili się w to, jak można to osiągnąć. No, mam przed sobą taką analizę dotyczącą tego, co jest związane z jakąś oceną. Ona jest taka krótka, kilka spraw pozwolę sobie przytoczyć, tak? Jeśli chodzi o przychody, na przykład przychód 3,58 zł za kilometr, a tyle jest. Jest na poziomie średniej krajowej w PKS i dlatego na dziś nie można tutaj zabić jakiejś rewolucji, natomiast trzeba patrzeć na to, jak zwiększyć te przychody. Koszty, teraz patrzymy na koszty. Koszt kierowców 80 groszy w tych 3,58 to jest koszt kierowców i on jest prawidłowy, odnosi się do jakiejś takiej średniej, która jest w tego typu przedsiębiorstwie. Koszt paliwa 0,92 grosze na kilometr i tu już jest wysoki. Oczekiwany byłoby 80 groszy, czyli to pokazuje, jakie trzeba byłoby podjąć działania, ale poprzez różne możliwości. Co jest kosztem paliwa? No, kosztem paliwa jest też wysyłanie na przykład na trasy o małym obsadzie pasażerskim autobusów o wysokiej ilości miejsc, w konsekwencji dużym zużyciu paliwa, tak? Koszt nie kierowców. To jest problem, dlatego że zakłada się, że w tego typu przedsiębiorstwach optymalne rozwiązanie to jest stosunek 1 do 5, tak? Czyli na 5 kierowców przypada jeden pracownik taki nie przynoszący przychodów, czyli administracja, obsługa, mechanicy. To jest optymalne, rzadko osiągalne, ale powinno być rozwiązanie 3 do 1. Tak? U nas to jest, jeżeli chodzi o koszty niekierowców, to jest tak 51% kierowców do 49% niekierowców, czyli prawie 1 do 1. I to jest na pewno bardzo trudne. Jeżeli przeliczamy to na 1 kilometr, to jest 70 koszty niekierowców, tak? 73 grosze w przeliczeniu na kilometr, to jest bardzo wysoki, oczekiwane 35 groszy. To jest cel, tak? 73, oczekiwane 35. Pod to muszą być stosowane określone narzędzia. Koszty amortyzacji i leasingów. 88 groszy na ten kilometr w tym składzie, co jest? To jest bardzo wysoki w zasadzie. Oczekiwany byłby 60 groszy, to byłby taki, który dawałby nam wielkie obniżenie kosztów, ale nawet nie powinien on, jeżeli już nie osiągnie się tych 60 groszy, to powinno być nie więcej niż 80 groszy. My mamy 88, więc tu jest 8 groszy, to przy robieniu milionu kilometrów czy 1,5 miliona kilometrów to jest na pewno bardzo, bardzo dużo. Koszt odsetek, tak, czyli te wszystkie koszty związane z ciężarem kredytów, pożyczek, leasingów, to jest 18 groszy do kilometra. Jest bardzo wysoki, oczekiwany, będzie mieć 6 groszy, czyli tak naprawdę jest tutaj ogromne pole do wykonania. Tak? Koszty utrzymania taboru, on jest akceptowalny, nie ma tutaj jakichś takich wyjątków. Tak? Wydajność kierowców. Średnio kierowca robi 4378 km, jest akceptowalny. To nie jest wcale źle, mówię tu wokół Komina, czyli na tych trasach takich powiat i okolicy, tak? Natomiast mamy słabe wykorzystanie tego, co jest związane z transportem międzynarodowym. U nas robi około 6000 km. Jakby robił 8-10, to automatycznie byłoby efektywność z tych przychodów byłaby o wiele lepsza. Przychód z kilometra na liniach włoskich jest 95 eurocenta za kilometr i to jest niezły. Mieliśmy 1,05, był bardzo dobry, tak? Ale coś tam właśnie nam poprzez małą ilość kilometrów nam po prostu to nie gra. No i to są
te założenia takie strategiczne, które powinno się osiągnąć. Oczywiście to się wiąże z tym, z koniecznością redukcji zatrudnienia. Pan pyta, czy ja spotkałem się z pracownikami? Wczoraj, tak? Tak, wczoraj. Ja wielokrotnie po każdym naszym jakimś działaniach staram się spotykać z pracownikami, czy to chodzi o proces prywatyzacji, czy informacje dotyczące tego, co jest związane ze spółką. Ja się spotkałem wczoraj z pracownikami, poinformowałem im o tym, co dotyczy tych procesów związanych z uchwałą Rady Powiatu i z byciem udziałów. Poinformowałem ich również o tym, że z dniem 15 maja została odwołana z funkcji prezesa pani Halina Mozeleska. Zaraz to rozwinę, bo pan o to też pytał. I też poinformowałem o tych działaniach, które będą w najbliższym czasie podjęte, jeżeli chodzi o kwestie związane z dalszym funkcjonowaniem spółki. Ja nie jestem zwolennikiem likwidacji spółki, tak? I jakby wyraźnie to artykułuję i mówię, ale też określam, że to musi być pod pewnymi warunkami, tak? Jeżeli do końca tego roku nie osiągniemy płynności finansowej, to musimy niestety zająć stanowisko być może bardziej rygorystyczne. Poinformowałem pracowników również, że najszybciej jak to możliwe zaproponuję kandydata nowego prezesa i powinno się to zdarzyć od 1 czerwca, czyli dosłownie za parę dni, dlatego że nie możemy sobie pozwolić na czas oczekiwania. Między innymi jeden z elementów związanych z takim, a nie innym rozstaniem się z panią prezes Mozeleską to był czas związany z tym, że pani prezes złożyła wniosek, że z dniem 27 lipca chciała odejść na emeryturę. My nie mamy czasu, aby jeszcze prawie 2,5 miesiąca oczekiwać, bo uważam, że w tym czasie nic dobrego nie może się zdarzyć w takiej krótkiej perspektywie, ponieważ osoba odchodząca nie będzie strategicznie myślała i stąd rozstanie z panią prezes. Jednocześnie poinformowałem pracowników, że zakładam, że nowy zarząd przyjmie określone kryteria działania na podstawie pewnych informacji, które tutaj państwu tu przedstawiłem, ale też, że będziemy przede wszystkim dążyli do tego, aby osiągnąć struktury zatrudnienia 3:1, tak, czyli siłą rzeczy będą dokonywane redukcje zatrudnienia w tej grupie nie kierowców. Oczywiście też przekazałem informację, że jeżeli to będzie robione, to ma mieć to taką ludzką twarz, czyli w pierwszej kolejności będziemy analizować, aby mogły odejść osoby, które nabyły już prawa do emerytury, żeby mogły odejść osoby, które mogą odejść na wcześniej, na tak zwany zasiłek przedemerytalny, że będziemy analizować sytuację rodzinną poszczególnych pracowników. Ona jest różna i nie można tutaj powiedzieć, że czegoś takiego nie ma. Że ktoś tu może odejść, a ktoś nie, bo równie można na to patrzeć, nawet biorąc pod uwagę fakt, czy w rodzinie dwie osoby pracuje, czy jedna, czy jest dwójka, trójka, czy więcej też dzieci takich, przynajmniej jest jakiś zamiar co do tego. Na pewno jeżeli będziemy rezygnować z taboru, z linii, w konsekwencji z kierowców, to w pierwszej kolejności będą odchodzić kierowcy, którzy są zatrudnieni na umowę zlecenia, a dopiero później jakieś inne rozwiązania. To ma nam dać ten efekt związany z ciśnięciem tego, co jest dzisiaj kosztowe. Czy można było to zrobić wcześniej? No wiele zrobiono, ale to nie jest jeszcze to, co można robić, dlatego że jak spojrzymy na zatrudnienie, to szczególnie w okresie, kiedy spółką zarządzał pan Tosik, naprawdę duża redukcja zatrudnienia była. Dzisiaj jest sytuacja taka, że nam brakuje kierowców po realizacji ewentualnych tych linii, które są i stąd zatrudnienie kierowców na umowach zlecenia, czyli osób, które są trochę mniej kosztowe. Będziemy też chcieli ograniczyć funkcjonowanie warsztatu, dlatego że znowu zakłada się, że ten mechanik powinien być na przejechane od 30 do 50 tysięcy kilometrów. To jest taka namo. Jeżeli ten mechanik obsługuje powiedzmy 15-10 tysięcy, to ich po prostu za dużo.
a pomysł dotyczący świadczenia ewentualnie usług zewnętrznych, on niekoniecznie się sprawdza, tak? Czyli że w ramach wolnych mocy przerobowych świadczy się usługi zewnętrzne, bo dzisiaj są już wyspecjalizowane firmy, które tylko i wyłącznie zajmują się określoną marką pojazdu, tak? I im więcej tych typów marek, tym te koszty są droższe. To jest, proszę Państwa, takie założenie. Oczywiście no, można powiedzieć, Panie Starosta, czego nie wcześniej, a jeszcze coś. No, i mówię o tym, co dzisiaj analizujemy. Możecie Państwo tutaj faktycznie biczować no, i mnie, i zarząd, i tych, ale to no, tak niestety to wygląda. Uważam, że podjęliśmy wiele działań, które wydaje się mogły być rozwiązanie. Podejmujemy jeszcze jedną próbę. Chciałbym, żeby tak szybko, jak to jest możliwe, taka analiza finansowa została przygotowana i w tych propozycjach, które przedstawię Pani Skarbnik, do rozwiązań. Chciałbym, aby, tak jak mówię, w poniedziałek jestem umówiony z kandydatem na szefa zarządu spółki. Państwo mnie zapytacie, kto, to nie powiem, ponieważ najpierw chcę przedstawić tego kandydata Radzie Nadzorczej, dlatego że Rada Nadzorcza zgodnie z procedurą jest organem, który ma uprawnienia do powoływania zarządu spółki. Jeżeli Rada Nadzorcza tego kandydata powoła, to wtedy spotkam się z załogą, przedstawimy te propozycje, te rozwiązania. I chciałbym, żeby do 14 czerwca, tak zakładam, tak już 15 czerwca to jest, pamiętam, może ciało, abyśmy do 14 czerwca spróbowali zorganizować sesję poświęconą tylko i wyłącznie PKS-owi, na której i te propozycje zostałyby w jakiś sposób ubrane w szersze rozwiązania i przedstawił i myślę, że już informacje jakieś takie w części analityczne przedstawiłby nowy prezes zarządu spółki PKS. Jeżeli teraz Pan pytał mnie jeszcze, już nie jeszcze, nie, bo nie dokończyłem, zaraz chwileczkę, tak? Pan mnie pytał o formę zatrudnienia. Tak, już tu Pan właśnie gdzieś, miałem to. Zatrudnienie Pani Haliny Mozolewskiej było na umowę o pracę, to znaczy tak, Pani Halina Mozolewska wcześniej była pracownikiem spółki PKS Szczecinek, jako kierownik działu administracji. Z chwilą powołania jej na prezesa zarządu spółki, z tamtego zatrudnienia była urlopowana jako urlop bezpłatny, natomiast była zatrudniona na umowę o pracę na prezesa zarządu spółki PKS Szczecinek zgodnie z kodeksem spółek handlowych, nie na żadną umowę menedżerską. Uposażenie, tam gdzieś mam te dane, ale to one dosłownie nie będą. Uposażenie to byłoby 2,5-krotność średniej krajowej, czyli w tym roku 2017 było to około 10 800 zł brutto. To jest podstawa, tak? Nie, wszystko. 10 800 zł brutto. Bo po prostu tej karty jest brutto. Ale tam mam to przygotowane wszystko. Chyba, że jeszcze raz się wrócę i powiem. Ale nie leży na mnie. Nie, wierzymy. Dosłownie miałem podstawówki, ale myślę, że to nie o to chodzi. Bo tak, 10 800, tak jak powiedziałem, z dniem 15 czerwca Pani Prezes została odwołana. Zaproponowałem Pani Prezes dwa rozwiązania. Przepraszam, Maja. Zaproponowałem Pani Prezes jakby dwie formy rozwiązania stosunku pracy. W drodze porozumienia stron, również z chwilą odwołania podpisaliśmy porozumienie z rozwiązania stosunków pracy w drodze porozumienia stron i z dniem 15 czerwca przestała mieć również stosunek pracy z tytułu zatrudnienia jako członka zarządu. Musimy to rozróżnić. Odwołanie z funkcji nie wiąże się z przestaniem pracy. Też trzeba było albo dać wypowiedzenie, albo znaleźć rozwiązanie związane z tym, jeżeli chodzi o odejście Pani Prezes. Podpisaliśmy takie porozumienie, w którym przestała również mieć stosunek pracy z tytułu zatrudnienia na stanowisku prezesa zarządu spółki. W związku z tym, że miała zaległy urlop, z takim dniem dostała ekwiwalent z tytułu
porozumienia stron. Jednocześnie pani prezes do 27 lipca jest na wypowiedzeniu w związku z odejściem na emeryturę z tytułu tego stanowiska kierownika administracji. Ale konkludują, tam żadnego oszkodowania? Nie, nie, nie. Umowa o pracę nie przewiduje żadnego oszkodowania. Jeżeli mówię, że była w stosunku pracy, czyli wiadomo, że z kodeksu pracy nie wynikają żadne tutaj jakieś odszkodowania albo krotność czegoś. U nowych umowach menedżerskich można to zawrzeć, na przykład z firmą rozwiązania stosunku jest 5-6 czy tam inaczej, czyli kwotowa odprawa z tego tytułu. Tutaj takiego czegoś nie ma. W związku z tym, że jest porozumienie stron, to nie ma żadnej odprawy też z tego tytułu, ponieważ strony umówiły się z takim i takim rozwiązują, a zobowiązanie wobec pracownika pokrywa się z tego. To, co powiedziałem, to, co jest związane z niewykorzystanym urlopem ekwiwalentem. Natomiast jeżeli z dniem 27 lipca pani prezes odejdzie z zatrudnienia na emeryturę, no to siłą rzeczy normalnym jest, że wtedy to, co wynika znowu z kodeksu pracy i odejścia na emeryturę, będzie związane z jakąś uprawą, ale nie z prezesa zarządu, a z uposażenia, jaką miała jako pracownik zatrudniony na tym stanowisku. Dziękuję bardzo. Proszę. Pani przewodnicząca, przepraszam. Panie Przewodniczący, dwa słowa odnośnie tej sytuacji. Z jednej strony Rada pamięta, ustawa o ochronie informacji niejawnej, zbierała się, myślała o tym, że będzie już inwestor. Jeżeli chodzi o tą spółkę, za chwilę mamy do czynienia znowu z tworzeniem, tak jakby na nowo wracamy do tematu PKS spółka. I chciałbym powiedzieć jasno, to zwolnienie pani Modzelewskiej to nie jest rozwiązanie tematu, bo jeszcze ma dzisiaj wspaniałe to, że mogła się dopracować akurat do emerytury, natomiast dalej zakład praktycznie funkcjonuje w katastrofalnym stanie. Ja chciałbym powiedzieć tak, że uważam, że jak zmienimy nowego prezesa, który też będzie dużo zarabiał, to nie załatwi pani starosto poprawy sytuacji w PKS-ie. Oglądam spółki, bo Wałcz bardzo doskonale sobie radzi i należałoby pojechać tam, zobaczyć, jak oni funkcjonują i tam się nic nie dzieje. Był Bytów, ale jak ma 10 milionów płacić na stratę Szczecinka, no to weźmie firmę, która ma 10 milionów zadłużenia. To PKS Bytów by się sam załatwił, to jest normalne. Natomiast ja nie wierzę, jeżeli ktoś, który będzie też w wieku emerytalnym czy przedemerytalnym i ma poprowadzić taką firmę jak PKS spółka w Szczecinku, to w życiu nie wierzę, że ta firma będzie dalej prosperowała. Chciałbym jasno powiedzieć, że jesteśmy już za 5.12. Generalnie tu się nie należy bać o likwidacji tej spółki, bo chciałbym jasno powiedzieć, restrukturyzacja to, drodzy Państwo, też jest forma nie tej samej spółki, która istnieje, to jest tworzenie już nowego podmiotu gospodarczego i należałoby w tym kierunku pójść. Natomiast to, co pan starosta mówił odnośnie warsztatu, ja się nie zgodzę, bo jeżeli chodzi o rynek napraw tutaj taboru w ogóle i transportu, to brakuje tutaj, a przede wszystkim nie wiem, dlaczego się nie szkoli elektryków samochodowych, jeżeli chodzi o pojazdy ciężarowe, ponieważ nie ma tu człowieka, który się w ogóle w przeciwko na tej baterii. Jest jeden człowiek, który się tym nie zajmuje, a generalnie samochody są odprawiane do serwisu. Mało pracują pracownicy na jakichś programach nietypowych dla samochodów ciężarowych, gdzie to jest kapitał, gdzie można byłoby zarabiać. Przecież jest mnóstwo samochodów, którzy czasami blokują tu Szczecinek, a mamy póki co jeszcze, panie radny, mamy już budowę tej obwodnicy, o której mówię, że mamy budowę i dzisiaj powtórzę panu jeszcze raz, że mamy budowę. Można sobie pojechać za cmentarz i popatrzeć, a tak się na mnie tam ostro pan używał. Ja chciałbym jasno powiedzieć, kochani, jeżeli mówimy o PKS-ie zdrowym, warsztat tak, ale panie starosto, myślę, że to jest możliwość zarabiania z tym, że jeżeli, tak jak mówimy, jeżeli mamy trzy PKS-y, gdzie tabor nie jest dobry, tak, stary, wysłużony i one blokują kanały, a nie ma
możliwości przyjęcia samochodu, który jest zepsuty, tytoń ciężarowy czy innej osobowego z innego województwa, no to w tym momencie 2-3 dni to nie może stać. Muszą być jeden kanał, który praktycznie będzie funkcjonował dla spółki PKS, pozostałe mogą prowadzić działalność gospodarczą. I to jest niezły wpływ. Natomiast mówię, zmiana prezesa, uważam, że to jest nieporozumienie. Jeżeli będzie to też człowiek przed emeryturą, to tylko trzeba pogratulować zarządowi, że takie kroki czyni, bo uważam, że na dzień dzisiejszy to już naprawdę trzeba poważnie myśleć o tej spółce. Jeżeli podejmie zarząd z pewnymi konsekwencjami, to co pan starosta mówi, że będzie to dalej spółka PKS, która ma wozić nasze dzieci szkolne, bo weszła do wszystkich szkół na terenie gminy Szczecinek i Barwica, i Białegór, ale też i młodzież szkolna. Natomiast te Włochy to moim zdaniem czas najwyższy zamknąć temat i nie funkcjonować, bo jest tak, albo raz płacą, albo nie płacą. Natomiast to 0,90 euro, panie starosto, naprawdę to nie jest żadna stawka. Dzisiaj 4 euro, gdyby było, to bym powiedział, że to byłaby super stawka. Dziękuję bardzo. Nie, nawiązałem do tego tematu. Czy ja odpowiadam na interpelację, panie radny? Pan radny Wójcik zadał pytania, takie, które, na które staram się odpowiedzieć. Gdyby pan zadał inne pytanie, również starałbym się na nie odpowiedzieć. Natomiast to nie jest debata na temat PKS-u, tak? Ja uprzedzam państwa, że chciałem. Myśmy na temat PKS-u rozmawiali przy zamkniętej sesji, która była dosyć i taka gorąca w tym zakresie. Oczywiście można, tak jak na wstępie powiedziałem, próbować nas impiczować i pod pręgę stawiać i nie wiadomo, co jeszcze robić, jeżeli chodzi o tą ocenę, ale jeżeli pan radny ma takie dobre pomysły i zadeklaruje chęć stawienia się do dyspozycji w jakiejś zarządzania spółką PKS, to zarząd powiatu wyklaje pan, że rozważy taką pozycję. Tak? Nie, bo jestem w wieku przedemerytalnym. Fajnie się jakby sugeruje pewne tego rozwiązania. Mogę pomóc społecznie pewnymi informacjami, bo firmę bardzo dobrze znam. Natomiast to, co pan starosta mówi, jeżeli ja widzę tych emerytów jeżdżących, to my się nie cieszmy, bo one, ci emeryci wożą jako kierowcy, wożą młodzież. Jak coś się stanie, gdy nie daj Boże zasłabnie taki emeryt wierzący naszych dzieci. Dziękuję bardzo. Myśmy dokonali też tego, myśmy dokonali też oceny likwidacyjnej. Tak, jesteśmy przygotowani na naprawdę różne rozwiązania uwarunkowane od tego, co jest związane z przychodami. Tak? Ale to, co pan zresztą powiedział, nie możemy patrzeć tylko i wyłącznie finansowo czy gospodarczo. Ja przynajmniej tak uważam. Tak? Można się z tym nie zgodzić. Dlatego, że spółka świadczy dowóz dzieci do szkół podstawowych. My odzyskaliśmy rynek związany z transportem w szkołach podstawowych gimnazjalnych w Barwicach, w gminie wiejskiej Szczecinek, w Białym Boże, w części Bogiem Sulinowa jeszcze. Młodzież dowożona jest do szkół ponadgimnazjalnych, które głównie przecież są w Szczecinku, z terenów całego powiatu szczecineckiego i z ościennych gmin. Pewnie, że jest tak, że to, jeżeli nie będzie PKS-u, to lukę w jakiś sposób być może inny usługodawca transportowy wypełni. Ale ja do końca nie jestem przekonany. Tak? Więc to jakby jest coś, co powinno dawać nam do myślenia w tym zakresie. Jak to wszystko pogodzić, jest niesamowicie trudno. Jestem przekonany, że wierzcie mi państwo, że ja też to, co mnie spotykam się z załogą, tak? I bo tam są różne takie, a panie starosta, bo to, bo tamto, bo to, żeście, to, żeście, to, żeście. Ja mówię, no dobrze, no jesteśmy w określonym miejscu, w określonym czasie. I co będziemy mówić, żeście. No jest pytanie, czy znajdujemy rozwiązanie na dzisiaj, czy jeszcze będzie żeście. Bo żeście to cały czas możemy sobie mówić, żeście, czegoś, nie? Żeście, to, żeście tamto. No fakt dokonany akurat. Czy mamy propozycję na przyszłość. Też oczywiście obawiam się. Tak?
Też się obawiam tego wszystkiego, o czym tutaj po prostu powiedziałem, bo wiem, że bez wsparcia finansowego, również tutaj powiatu, nie ma takiej możliwości co do funkcjonowania. Dzisiaj, proszę Państwa, wszystkie spółki działające w transporcie zbiorowym, one wcale nie są nieprawda w takiej świetnej kondycji finansowej. Ten PKS Wałcz, ja go znam, to jest spółka pracownicza i jak Pan spojrzy na tabor, to jest tabor, kurczę, wyeksploatowany do granic też granic możliwości. PKS Bytów, u nas schodzono z autobusów, autosan H9, wchodzono w setry, a PKS Bytów kupował 10-12-letnie autobusy autosan. Się okazuje, że te autosany wcale nie są złe, tak ja nie mówię tu krytycznie akurat. A PKS-u Świdwin nie ma, PKS-u Świdwin nie ma, PKS-u Koszalin nie ma, no to było tak kapitalnie, to dlaczego PKS-u Świdwin i PKS-u Koszalin nie ma, no? Mamy przeanalizowane, przygotowane również to, co jest związane ewentualnie z Pan mówi o Włochach, tak? Ja słucham pewnych informacji takich, które dla mnie jakby uważam i są przed eksperta powiedziane. Jeżeli mi gość mówi, że 0,95 euro, panie starosto, to nie jest źle. Wie pan, no, dla pana już pewnie abstrakcją jest 4 euro, bo to byłby jakiś cud, żeby ktoś płacił za jeden wozokilometr 4 euro, tak? My mieliśmy 1,05, był bardzo dobrze, tak? Jak to jest na tym rynku, jak to jest na rynku międzynarodowym? Ale też przeanalizowaliśmy, gdybyśmy zrezygnowali z tego transportu włoskiego, tak? Zamienili leasingi z autobusów, mamy 6 autobusów wysokiej klasy, tak? Jeden autobus zostawili na przewozy okazjonalne, bo mówimy, że jest takie zapotrzebowanie, bo trzeba mieć standard, kiedy jest zainteresowanie, a 5 leasingów autobusów zamienili na leasingi samochodów ciężarowych, tak? I świadczyli usługi w zakresie ciężarowym. Mam to wszystko przeanalizowane, mam pełne informacje. Spotkałem się z przedstawicielem Kronoszpanu, spotkałem się z szefem Silby, spotkaliśmy się z Eurowią, żeby ewentualnie mówić tutaj o tym rynku. Wcale nie jest tak ad hoc łatwo wejść na ten rynek, tak? Bo to są koncesje, to wszystko, co jest związane z uprawnieniami i kierowców. Odbudowanie tego jest ogromnie trudno, więc można sobie tu jakby zakładać, że coś takiego może mieć miejsce. Zastanawiamy się również nad tym, żeby obniżyć koszty z tytułu podatku od środków transportu. Tak dzisiaj za jeden autobus płaci się albo 1800 albo 2200, tak? W gminie Białybór jest 400. To też jest jakiś pomysł. Do tego trzeba po prostu dojść, bo w prosty sposób można byłoby zaoszczędzić 50 czy 60 tysięcy w skali roku. Dzisiaj trzeba przyglądać się złotówce, a nie z dziesiątką czy setką tysięcy złotych. Taki jest jakby spojrzenie na to, tak? Pracownicy mnie pytają, panie starosto, jeżeli będzie redukcja zatrudnienia, to czy oni dostaną jakieś odprawy, specodprawy, tak? Mówię, że nie, tylko i wyłącznie z tego, co wynika z kodeksu pracy, bo jak wcześniej robiliśmy redukcję zatrudnienia, to oni dostawali tak po 10 czy nawet 12 tysięcy złotych, czy po 15, ale mówię, proszę Państwa, dostawaliście, bo myśmy ze sprzedaży nieruchomości skonsumowali te pieniądze, tak? Myśmy z tej sprzedaży nieruchomości przy Klastrolnej tutaj 28 lutego, że my z Twina mieli przychód i zamiast zainwestować to w nowy tabor, nową flotę, to część tych pieniędzy została po prostu skonsumowana właśnie na redukcję zatrudnienia, niestety to nic w jakiś sposób nie dało. Dzisiaj jesteśmy na zakręcie, tak? Pan mnie pyta o to, jaki jest plan. Ja odpowiadam na jeszcze raz na te pytania, które Pan tutaj zadał. Mogę naprawdę Państwu wiele informacji przekazać, ale to tylko świadczy o tym, że no, poszukujemy rozwiązania. Jeszcze raz powiem, osobiście nie jestem za likwidacją. Uważam, że musimy wypełniać jakąś funkcję publiczną, aczkolwiek funkcja publiczna ma określony koszt, tak? Pytanie, jaki to może być koszt jeszcze, tak? Ile jesteśmy w stanie ponieść? W tym zakresie tyle, bo rozwiodę się i w sensie informacji dotyczących tego, co jest związane z sprzedażą, tak? Rozwiodę się w sensie mojego gadulstwa, przepraszam, mojego gadulstwa, tak? Pani odpowiedziałem, przeznaczenie PKS, Państwu odpowiedziałem już na te 4 pytania, tak? Pozostała mi tylko interpelacja złożona przez Klub Radnych Razem dla Szczecinka, Pani Anna Pawłowicz, Pan Jerzy Duć, Pan Tomasz Wójcik, odczytam tę interpelację, ona jest znana. Bardzo proszę to puścić, to jest skarbana.
W związku z informacjami ujawnionymi na sesji Rady Miasta w dniu 27 marca 2017 roku o zajęciu pasa drogowego przez właściciela działki nr 136/4 w obrębie Trzesienka, miasto Szczecin, zwracamy się z zapytaniem, czy za to zajęcie jest naliczona opłata? Jeżeli nie, to dlaczego taka opłata nie ma miejsca? Zajęcie pasa drogowego musiało być zauważone podczas przebudowy chodników przy ulicy Szczecińskiej. Czy w związku z tym było skierowane pismo do właściciela działki o usunięcie się z pasa drogowego? Jeżeli nie, to dlaczego? Proszę Państwa, ja chcę wyraźnie powiedzieć, że to nie dotyczy tylko właściciela tej działki numer 146/4, tak? Przejdę do tego. Ja przygotowałem Państwu tutaj taką mapę, tak? I właściciel tej działki 146/4 to jest trzeba powiększyć. Może to powiększyć? Pewnie ten. Koło trochę muli, więc trzeba trochę. Trochę muli, tak. O. Może trochę teraz mniej, bo się nie uda. Już, tak. Albo za łeb go złapać i przesunąć tam. Dobra. Jeszcze kawałek. O, 146/4, dobrze mówię, to jest tej działki. Oczywiście no, w związku z tym, że jest osobą publiczną, to nie powiem, że dotyczy to pana burmistrza Jerzego Hardzidasa, tak? Ale proszę Państwa, myśmy przejęli ten odcinek drogi decyzją komunalizacyjną z 19 grudnia 2013 roku. Była to wcześniej droga od tutaj Karelińskiej do skrzyżowania z rondem drogi numer 172, droga wojewódzka. Państwo mówicie, że Państwo pytacie, że tam było robione w obrędzie pasa drogowego miała być przebudowa chodników. Od momentu przejęcia na mienie powiatu nie prowadziliśmy tam żadnych inwestycji. Nie prowadziliśmy żadnych inwestycji jako powiat szczecinecki. Co się zdarzyło takiego, że myśmy dopiero stwierdzili, że tam istnieją pewne wejścia na działki, które są związane z pasem drogowym, potencjalnie pasem drogowym, i dotyczy to właściwie wielu działek, tak? Nie wiem, czy ja tu mogę wymienić, czy zmienia nazwiska? Nie bardzo. Nie bardzo, dobra. To wymienię. To dotyczy działki 147/3. Zajęta część jest 3,22 metry. Działka 146/5. Zajęta jest 1,95 m. Działka 146/1. Zajęta jest 34,32. To jest ta. Działka 112/3. Zajęta jest 37,3 metra. Działka 9/2. Zajęta jest 85,2 metra. Działka 138/10. Zajęta jest 116,11 metra. Działka 138/14. Zajęta jest 687 metrów. Proszę przejechać. O, tu. Tak. 670 metrów. To jest jak czasowa, krzyż i działka narożna, tak? Działka 341, zajęta jest 14,57 metra i działka 342/2 zajęta jest 10,24 metra. Razem te zajęcia to jest 1013,62 metrów. Więc jeżeli mówimy o tym zajęciu, to proszę Państwa, no bądźmy trochę taki bardziej solidnie w tym zakresie, nie pokazujmy, że tylko to jest jedno zajęcie. Trochę takie nieuczciwe jest w sensie takim, jeżeli chodzi o... Dlatego pokazuję i informuję w całym zakresie. I oczywiście, proszę Państwa, odpowiadając w dalszej części na to, co tutaj zostało zawarte. Czy za to zajęcie jest naliczona opłata? Nie, żadna. Jeżeli nie, to dlaczego taka opłata nie ma miejsca? Ponieważ my tą informację powzięliśmy dopiero wtedy, kiedy zaczęliśmy przygotować dokumentację techniczną na przebudowę drogi ulicy Trzesieckiej od ulicy Karlińskiej do skrzyżowania z rondem nr 172.
W związku z tym, że wchodziliśmy, to znaczy to jest wejście w pas, ale my projektem wchodzimy w nieruchomości, których są właściciele prywatni, to tylko właśnie można to zrobić decyzją z RID-owską, czyli specustawa drogowa, która określa, w jaki sposób można tego typu rozwiązania i wywłaszczyć ludzi, to zrobić dopiero w trakcie realizacji tego przedsięwzięcia. Przy projektowaniu stwierdziliśmy, że na części tych nieruchomości funkcjonują jakby zagospodarowanie prywatnych osób. I teraz dlaczego nie ma zastosowanych tych opłat? Bo ta wiedza dopiero dosłownie miała miejsce, nie chciałbym skłamać, może 2 miesiące temu, tak, ta wiedza, tak, dlatego że projektant przedstawił na to rozwiązanie. A problem jest inny. W związku z tym, że Zarząd Dróg Wojewódzkich, przekazując nam to w drodze komunalizacji, jakby w szczególny sposób nie odniósł się do tego, co jest związane z ustawą o drogach. W ustawie o drogach jest, co to jest pas drogowy? Ja zacytuję, tak? Pas drogowy, to jest niezmiernie ważne. Wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą. I okazuje się, proszę Państwa, że jeżeli patrzymy to według ustawy o drogach, czyli wydzielonymi liniami granicznymi, to linie rozgraniczające pas drogowy przekazane nam od Zarządu Dróg Wojewódzkich nie istnieją. Nie ma linii rozgraniczających, a zatem mówimy o pasie drogowym w sensie wydzielonej działki, a nie mówimy o tej linii rozgraniczającej i tu jest oczywiście problem. Tak? Mając taką wiedzę, myśmy wystąpili to wszystkim pismem już z 30 marca wystąpiliśmy do pana burmistrza z wnioskiem o uregulowanie stanu prawnego, jeżeli chodzi o tą nieruchomość. I wystąpiliśmy do wszystkich innych 26 kwietnia, do wszystkich innych właścicieli tych działek, żeby nam odnieśli się do tego, co jest związane z zajęciem tego pasa, bo według mnie nie wszystkich. Większość tych osób nie wiedziała, że ma bezumowne użytkowanie, tak? Tak wielkiej części. Jednocześnie wystąpiłem do wojewody zachodniopomorskiego z zapytaniem, pismem z 5 kwietnia do wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego kartograficznego, udzielenie opinii w sprawie prawidłowości podejmowanych działań w zakresie regulowania stanów prawnych nieruchomości położonych wzdłuż pasa drogowego, niewydzielonych liniami granicznymi, dlatego że żeby znaleźć rozwiązanie, jak to uregulować co do tego. 13 kwietnia zostałem poinformowany przez zarząd wojewódzki inspektora nadzoru geodezyjnego kartograficznego, że on to przekazał dyrektorowi Wydziału Architektury, Geodezji i Przestrzennej Urzędu Wojewódzkiego, ponieważ w jego opinii w tym zakresie musi wypowiedzieć się Wydział Architektury, Gospodarki Przestrzennej Urzędu Wojewódzkiego, ponieważ oni się nie wiedzą, jak taką sytuację rozwiązać. I do chwili, kiedy nie otrzymamy tej odpowiedzi, trudno jest się faktycznie odnieść do tego, w jaki sposób moglibyśmy ten problem rozwiązać. Oczekuję w tej chwili na informacje od tych wszystkich bezumownych użytkowników, jakie widzą rozwiązanie. Dlatego, że dopóty nie będę miał interpretacji, czy ja w ogóle mogę wydzielić tą część z tego pasa, trudno jest mówić o przyszłościowym rozwiązaniu. Jakie może być rozwiązanie? Na pewno nie może być rozwiązanie, które byłoby zgodne z uchwałą Rady Powiatu, powiedzmy, bo Państwo pytacie, czy te osoby płacą, tak? Czy te osoby płacą? Dlatego, że uchwała Rady Powiatu mówi, podjęta 30 grudnia 2013 roku, mówi o kosztach zajęcia pasa drogowego, jeżeli chodzi o koszty związane z tym, tak? Zajęcie pasa drogowego w pozostałych elementów pasa drogowego, bo są różne pozycje, to jest 2,50 za metr. Ale wtedy, tylko wtedy, kiedy z ustawy o drogach wynika, że jest to pas drogowy rozgraniczony liniami granicznymi, a takich rozgraniczeń nie ma. Więc to jest dosyć skomplikowana sytuacja. W związku z tym przygotowujemy takie założenia, że będziemy chcieli tym wszystkim, którym wymieniłem,
zaproponować możliwość do chwili rozwiązania tego i interpretacji Urzędu Wojewódzkiego, zaproponować możliwość dzierżawy tej części pasa według stawek określonych przez biegłego rzeczoznawcę, a jeżeli prawo na to pozwoli i plan zagospodarowania przestrzennego Szczecinek przesieka, to w przyszłości możliwość wykupienia tych różnych powierzchni, tak jak Państwu przedstawiałem, na polepszenie warunków. Wydział Geodezji sprawdził mi, jaka to będzie stawka, nie wiem, ponieważ będziemy chcieli to zlecić biegłemu rzeczoznawcy. Ale na pewno nie jest to stawka, która by podchodziła pod zajęcie pasa drogowego 2,50 za metr, bo to są haracze, a nie stawki związane z dzierżawą. Poleciłem Wydziałowi też geodezyjnemu, żeby sprawdzić, jak to jest w różnych miejscach, jak to się, czy były takie sytuacje. Proszę Państwa, proszę wiedzieć, że takich sytuacji jest ogromnie dużo. Ten stan prawny związany z wchodzeniem w pewne nieruchomości, szczególnie w pasie drogowym, on ma miejsce w Szczecinku, na terenach wiejskich w sposób szczególny. Przypominam sobie, że kiedy robiliśmy na przykład chodnik w miejscowości Krągi, to no, najpierw mieszkańcy wychodzili, żeby im zrobić ten chodnik. Jak żeśmy zrobili oznaczenie geodezyjne, się okazało, że duża część tych osób miała ogrodzenia i wykorzystanie tego pasa drogowego na swoje cele, stąd najpierw się usunęli, dopiero zrobiliśmy chodnik. W mieście Szczecinek, nie chcę budować tu nazwy, żeby nie posądzić mi o jakieś złośliwość albo pokazywanie znowu kogoś z imienia i nazwiska, ale wiele osób również miało możliwość wykupienia lub dzierżawy tych nieruchomości, jeżeli one są w pasie drogowym, w drogach gminnych, łącznie z parafią Świętej Rozalii, jako tutaj instytucją kościelną. I więc to jest przypadek, który powinno się traktować taki jako pewien problem do rozwiązania, a nie odnosić go indywidualnie tylko i wyłącznie do tutaj osoby pana burmistrza. Bo nie chciałbym, żebyśmy w jakikolwiek sposób jako Rada Powiatu uczestniczyli w takiej, nie chcę znowu powiedzieć w czym, powiedzmy w jakimś ataku na osobę publiczną, jakim jest tutaj pan burmistrz, ponieważ jak spojrzymy na to, co Państwu przedstawiam, to dotyczy to działki, które jest własnością burmistrza, ale też wielu innych działek, które przy przebudowie ulicy Trzesiecka widać w dużej części będą miały miejsce. To tyle w tym zakresie. Poprosimy o krótką informację na piśmie. Nie jesteśmy nieuczciwi, bo o innych działkach nie wiedzieliśmy. Sprawa jest, w związku z tym trzeba ją wyjaśnić i uregulować. No, po prostu trzeba to wyjaśnić. Staram się dosyć szybko wyjaśnić. Bardzo szybko. Tak. Nasz nie zdążyła wszystkiego wołać. Już jestem zmęczony. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie starosto. Punkt 15. Oświadczenia radnych. Oświadczenia myślę, że już były. Punkt 16. Zamykam obrady 36. sesji Rady Powiatu w Szczecinku. Dziękuję wszystkim za udział. Do widzenia Państwa.